Cześć wszystkim. Ponownie witam z gościnnych progów restauracji Pikanteria na Saskiej Kępie, a moim i waszym gościem jest dzisiaj Mateusz Borowski z kanału Saturday Car Fever. Cześć Mateusz. Cześć, witam. Dzięki, że zgodziłeś się wpaść. Chciałbym podzielić naszą rozmowę na takie dwie części. W pierwszej skupilibyśmy się bardziej na twoim kanale, tak od kuchni, a w drugiej poruszylibyśmy taki może mniej przyjemny temat, czyli internetowego hejtu. Może zacznijmy od tego, powiedz na początek, jak zaczynałeś, jak zakładałeś kanał. Miałeś jakiś swój plan, gdzie na przykład chciałbyś być za rok, czy to było takie czyste hobby i zobaczymy, co będzie? Wiesz co, to sam kanał, niektórzy nie wiedzą, ale ten kanał, na którym prowadzę teraz testy aut, on nie powstał kilka lat temu, trzy lata temu, kiedy zaczęła się przygoda z testami aut, on powstał w zakładce About, o mnie tam jest, 2011, z tego co pamiętam, w maju 2011, czyli już sporo lat temu utworzyłem kanał, ale on był głównie stworzony z myślą po to, żeby pokazywać mój samochód, robić krótkie materiały, takie to po prostu przemyślenia użytkownika na temat posiadanego pojazdu, krótkie materiały, po prostu takie, no takie wiadomo, no, hobbystyczne. I przez kilka lat nagrywałem dosłownie z częstotliwością raz na parę miesięcy jakiś filmik, to było wcześniej Volvo V70, potem była Skoda Yeti, potem był Mercedes, bo to było moje pierwsze właśnie nowe auto Skoda Yeti, potem Mercedesa C-klasę, to była premiera światowa, więc zainteresowanie nagle wzrosło. Wiesz, i to był ten moment, że jak Sam się wtedy pojawiłem u Ciebie. Ale widzisz, no właśnie, widzisz. No to sam rozumiesz, o co chodzi. No, ponieważ byłem jednym z pierwszych ludzi w Polsce, który miał to auto, bo tak wtedy było w 2014, nagle zauważyłem, że kurczę, no zainteresowanie jest feedback. Co prawda ja wtedy nagrywałem sporo też po angielsku rzeczy i no, to był taki moment przełomowy. Ludzie podłapali mój kanał i spodobało mi się to, jak pokazuję tego Mercedesa, jak opisuję jego wady i zalety, bo to też było ważne, że ja pokazywałem rzeczy, które też nie były do końca fajne, na przykład problem z piszczącymi hamulcami na gwarancję, jakieś tam akcje serwisowe, usterki wieku dziecięcego. Nie pokazywałem w samych superlatywach tego auta, tylko też pokazywałem problemy. No i ludzie mnie sami namówili do tego, żebym spróbował. I tak to się właśnie zaczęło. Tak to się właśnie zaczęło, żebym spróbował przetestować jakieś inne auto. Może właśnie jakiś nowy model, czy Volkswagena Passata, czy jakieś takie auto, które też przyciągnie dużą publiczność. No i tak się właśnie zaczęło, od Passata. We wrześniu, bodajże koniec września 2015. To niedługo już będą 3 lata. Tak się zaczęło. A miałeś jakieś znajomości wśród dealerów? Czy to była czysta praca, dzwonienie, pukanie, chodzenie? Słuchaj, nic. No ja jestem muzykiem z zawodu, nie mam nic wspólnego z dziennikarstwem motoryzacyjnym. To znaczy, może dzisiaj już troszkę więcej niż miałem, bo już nawet zacząłem pisać, ale to później może rozwiniemy wątek. Natomiast nie, parę lat temu jak zaczynałem, nie miałem kompletnie, no taki Kowalski po prostu, zwykły Kowalski z ulicy, żadnych układów, żadnych znajomości. A przed testem swoim czytasz jakieś recenzje, czy chcesz mieć czystą głowę, żeby nie kierować się jakąś sugestią, że ktoś zwrócił na coś uwagę i to zauważysz, czy tylko i wyłącznie swoje odczucia? Wiesz co, ja przyznam się, że kiedyś, parę lat temu, jak zanim zacząłem już na dobre się tym zajmować, tak, oglądałem testy kilku polskich dziennikarzy motoryzacyjnych, czy vlogerów, bo nie każdy jest dziennikarzem motoryzacyjnym, też światowych, bo lubiłem bardzo amerykańskie testy, czy angielskie. Natomiast w pewnym momencie mojej działalności, mojej pracy z autami, ponieważ no, tak wygląda, że też również testuję auta z puli aut dziennikarskich, tak zwanych parków prasowych, i no bardzo często testuję dokładnie ten sam egzemplarz, który testuje kolega z branży, nazwijmy to tak, bo może nie jesteśmy kolegami, ale robimy to samo w internecie. No i tu dochodzi do pewnych zgrzytów czasami, bo załóżmy, że kogoś ceniłem, oglądałem z wielkim entuzjazmem, z sympatią, no i taka osoba przedstawia dany model w jakimś tam świetle, na przykład w samych superlatywach, że jest rewelacja, no ja już nie mogłem się doczekać na testy tego auta, wiesz, no napędziłem, no, apetyt wzrósł, bo jednak no, ufałem testerowi, no i biorę dokładnie te same blachy, ten sam samochód na tych samych blachach, no jest ząg. Być może coś się popsuło w międzyczasie, być może został mocniej skatowany, ale wątpię, no po prostu zupełnie inne odbieranie tego samego auta i to był ten pierwszy sygnał dla mnie, żeby przestać, żeby nie oglądać tych testów, ponieważ psuje mi to podejście do danego samochodu, jak go odbieram, wiesz, bo już jestem nastawiony albo bardzo pozytywnie, albo może trochę negatywnie, więc przestałem, całkowicie przestałem. Każde auto jest dla mnie otwartą księgą i to tak jest dużo fajniej się. A rzucisz jakimiś nazwiskami, kogo lubiłeś? Jasne. Bardzo cenię Marka Wieruszewskiego, bo to jest gość, który jak zaczynałem pracę, nawet do niego pisałem na Facebooku, bo już jest, nie obrazi się Marek, mam nadzieję, bo się tam znamy, stary wyga, stary wyjadacz, no wiesz, można by nazwać. Mało nie być. Tak, już dawno miał wszystkie początki za sobą, zresztą wiesz, dziennikarzem jest od wielu lat. Dokładnie. No i odpisał mi, dał mi kilka uwag, nawet czasami takim językiem dość brutalnym, a nawiązując do mojego zawodu, czyli może jestem muzykiem, dusza artystyczna, może się nie nadaje do tego, jak mam jakieś problemy tam, może powinienem zastanowić się nad podejściem do pewnych spraw, właśnie głównie to właśnie hejt, który będzie w dalszej części tego wywiadu.
Także spoko gość, spotkaliśmy się też nie tylko wirtualnie, ale i na przykład Poznań Motor Show ostatnio chwilę tam pogadaliśmy, byliśmy na własnych prelekcjach. Bardzo, bardzo spoko gości. To jest też ważne, że jak człowiek zaczyna, no to czasami rada od doświadczonego człowieka w branży, właśnie kolegi, jeśli chodzi o rewir testów, jest też bardzo potrzebna. Także Marga. Każdemu, kto by zaczynał, polecam, może też odpiszę wam. No właśnie od razu może cię podpytam. Co ty, tak. Jakich błędów nie popełniać? Co możesz poradzić komuś, kto chciałby zacząć? Wiesz co, jakich błędów nie popełnić? Przede wszystkim myślę, że nie przejmować się tym, że na początku nic nie znaczysz, jesteś nikim. I najczęściej jest tak, że jak wchodzą ludzie, którzy oglądają inne kanały, które już wyrobiły sobie renomę, pozycję, no po prostu mają wielką ilość widzów, najczęściej jesteś zmieszany z błotem na starcie i porównywany, popatrz jak robi tamten. Dokładnie. No to jest normalka. Natomiast wiesz, problem jest taki, że ja zacząłem testować auta, miałem swoją wizję, własną koncepcję testów i właśnie robiłem te testy głównie dlatego, żeby nie robić tego samego, co robi tamten czy tamten, do którego mnie na przykład porównywano. Nie tylko mnie, bo myślę, że ludzie mają generalnie z tym problem. I to jest takie zabawne, że ludzie chcą znowu oglądać to samo, kopię tego człowieka, którego już oglądają, tylko w wykonaniu innego youtubera. No dla mnie to jest bez sensu. No po to właśnie są różne kanały, żeby były różne podejście do tego samego auta, do tego samego tematu, ale no, każdy zrobi to nieco inaczej. I to jest właśnie fajne, ta różnorodność w internecie. Przyznam szczerze, że w 100% się zgadzam i też już to bardzo zauważam. A powiedz tak, no, może nie dokładnie, ale ile zajmuje ci w tygodniu praca nad kanałem i czy ty więcej siedzisz w samochodzie, nagrywając go jeżdżąc, czy przed komputerem montując? No słuchaj, to akurat tak, pytasz, to jest ciekawy temat, nie tylko ty o to pytasz dzisiaj, ale dużo takich pytań na private i publicznych dostałem. Przykład będzie ten, co ostatnio publikowałem testy, czyli Dodge Challenger i Chevrolet Camaro. Samo nagrywanie tych materiałów, spędzanie czasu w samochodzie z kamerą, to powiem ci, że to było z każdym autem około 2-3 godzin. 2-3 godziny z każdym samochodem, tyle mi to zajęło. Zmontowanie tego, jeden odcinek Camaro montowałem, bo dokładnie pamiętam, sprawdzałem na zegarku, żebym też miał jakiś taki, wiesz, punkt, rozeznanie w temacie, ile mi to zajmuje. Około 7 godzin montowałem Camaro, około 7 godzin. Wiesz, to się wiąże z tym, że musisz tak, ja nagrywam na kilka kamer, czasami się też wspomagam swoim telefonem. Teraz mam dobry telefon Galaxy S9 Plus, to nie jest już byle co, ma dobrą kamerę, można nagrać dźwięk, potem zmiksować te ścieżki. Nagrywam też na moją półlustrzankę, nagrywam też na kilka kamer, kilka kart pamięci, kilka dysków przenośnych. Zanim ja zgromadzę te wszystkie dane do jednego folderu, żebym w ogóle to ogarnął, to już mi schodzi godzina, często półtorej, zanim zacznę pierwszy moment montażu w programie. No i jak zacznie się montować, no to co najmniej 6 godzin schodzi na porządny montaż takiego materiału. No niestety, to jednoosobowa ekipa do wszystkiego, wiesz. Tester, relacje z działami PR, montaż. Coś o tym wiem. Komunikacja z publicznością, to wiesz, tak. To jest ogrom roboty. A powiedz, bo robiłeś kiedyś odcinek o zarobkach, bo jak widać zajmuje to masę czasu. Wiadomo, że polski YouTube i te zarobki z reklam to w porównaniu do zachodu to jest śmiech na sali. Ale powiedz może tak od drugiej strony, czy masz jakieś inne korzyści? Ja tego nie mówię, broń Boże, źle, tylko na przykład, nie wiem, dostajesz, nie wiem, opony, coś tego typu, czy coś z tego jest? Czy ktoś, kto zaczyna, może się czegoś, coś mu się zwróci, czy to jest tylko i wyłącznie hobby? Jest, tak, jest dużo propozycji otrzymuję, im mam większy kanał, im więcej subskrybentów, tym tych propozycji jest więcej, aczkolwiek widzowie starsi, którzy oglądają mój kanał od początku, jak miałem kilka tysięcy subskrypcji, wiedzą, pamiętają, co im obiecałem, że ja się nie sprzedam. Co to znaczy, wiesz, nie sprzedam, bo to można traktować w różny sposób. Sprzedać się, moim zdaniem, jest to sytuacja, kiedy promujemy jakiś produkt, coś, czego sami byśmy nie kupili, sami byśmy z czegoś nie skorzystali, a jednocześnie, jak to się mówi językiem potocznym, wciskamy kit ciemnotę ludziom, żeby po prostu nabić sobie troszkę kasy do portfela. Nie, ja tego nigdy nie zrobię. Dostawałem wiele propozycji, ale większość tych propozycji odrzuciłem od razu na wstępie. To były promocje sklepów internetowych, to były promocje danych produktów na zasadzie barterowej, że dostaję jakieś tam sprzęty, urządzenia w zamian za to, że od razu robię im dużą reklamę. Dużą, no bo jednak jak taki film obejrzy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no to wiadomo, że ileś osób potencjalnie może być zainteresowane zakupem tego sprzętu, a ja sobie jednocześnie wyrobię wtedy opinię, prawda, czy jestem prawdomówny, czy ściemy dla kasy, walę tak zwaną ściemy dla kasy. Nie, nigdy nie poszedłem na taką promocję. Pierwszym takim momentem, kiedy zdecydowałem się na współpracę, był sklep opon. Ja w tym sklepie od 10 lat sam kupuję opony. Nigdy nie byłem zawiedziony transakcją. Zawsze przychodziły opony z dobrą datą produkcji, idealnie wyważone, w sensie, że nie trzeba było dowalać iluś ciężarków, przeważnie nie było żadnych problemów tego typu. Logistyka też działała świetnie, zamówienie na zasadzie następnego dnia czy dwa dni później, kurier, wszystko ok. I oni sami się do mnie odezwali,
ponieważ wiedzieli, jestem głównie rozpoznawany z powodu mojego auta w internecie, wiedzą, że mam Mustanga, wiedzieli, że mam nowe auto i domyślali się, że jeszcze nie mam zimowych opon, więc się do mnie odezwali, czy nie chciałbym na tej zasadzie współpracować, znali mnie jako klient sklepu, oni mi przyślą opony, ja je będę testował, powiem szczerze, bo od razu zastrzegłem, jeśli te opony się nie sprawdzą, to nie polecę, bo wielu Mustangowców mnie ogląda, prawda? Więc jeśli te Hankooki Evo 2 nie byłyby dobre, to ja ich nie będę mógł polecić. Oni się na to zgodzili, wiedzą, że jestem uczciwy, przyjęli to, dostałem opony, zrobiłem testy, w czasie filmu po prostu wspomniałem o sklepie i na tej zasadzie to działa. Natomiast nadal nie dostałem ani złotówki na konto. To nadal nie jest to, o czym rozmawiamy. Czyli że ja dostaję na przykład kilka tysięcy za promocję czegoś i inkasuję kasę i sprzedaję produkt. Nie, po prostu zamiast wydać te pieniądze, jak przez 10 lat w tym sklepie dostałem pierwszy raz opony za darmo i wszyscy się cieszyli. Sklep miał reklamę, ja miałem darmowe opony, widzowie mieli fajne odcinki. No i wszyscy byli zadowoleni, na tym to polega. No właśnie a propos takiej wiadomości zwrotnej, to powiedz, czy spotkały Cię jakieś nieprzyjemności od strony na przykład producentów, którzy użyczają Ci samochód? No. Nie podobał im się test, więcej no. Nie dostaniesz. Słuchaj, to wiesz, temat rzeka. No, pierwszym takim momentem był, no tu nie ma co też ukrywać, bo to wszyscy wiedzą doskonale. Pozdrawiam dział prasowy FCA, FCA Poland. Słuchaj, no była taka sytuacja, że dostałem Fiata 500X na testy. To było blisko moich początków, natomiast ja jeszcze nie wiedziałem, że testując auto, które użyca do testów FCA, trzeba powiedzieć, w 99% powiedzieć dobrze o samochodzie. Można tam jakiś tam drobiazg zostawić sobie na sam koniec, jakaś tam, no wiesz, coś, co się nie spodobało testującemu. Nie. Ja zrobiłem to po swojemu, czyli jeśli auto jest za drogie w stosunku do tego, co dostajemy, to była maksymalnie wyposażona, doposażona, wypasiona prasówka, opon 120 tysięcy za Fiata 500X, wiesz, jak jest małe, to ja mydelniczka, nie? Hasło jeszcze, duży crossover, przetestuj, otworzyłem bagażnik, nie byłem w stanie malutkiego wózka parasolki włożyć, miałem dzieciaka wtedy. Pierwszy raz miałem auto, do którego nie wiedziałem, jak się wpakować, żeby nie ubrudzić wnętrza wózkiem. Były takie kwiatki na początku, no troszeczkę mnie to zdenerwowało, do tego dostałem auto z niedziałającą klimą w najgorętsze dni. Znaczy ona po prostu działała, tylko była tak potwornie śmierdząca grzybem, pleśnią, że dla mnie to było straszne, jeździłem bez, czyli tak jakby nie działała, dusiłem się. Auto było niemiłosiernie twarde, a adresowane też do kobiet przecież jako miejski crossover, no to nie jest męski, to nie jest Jeep, terenówka, nie, tylko to jest Fiacik 500X, crossover. I to mi się jakoś nie składało na jedną całość. Jeszcze skrzynia dziewięciobiegowa, która wariowała, ten silnik 1.4 zaturbiony, tam 170 koni bodajże, ile pamiętam było, nie był zły, natomiast musiałem powiedzieć tak jak zawsze, o wadach i zaletach. Pochwaliłem za co mogłem pochwalić, skrytykowałem za co trzeba było. Cena była dla mnie absurdalna. Wolałbym, żeby dali mi konfigurację za 60-70 tysięcy. Na pewno wtedy lepiej bym odebrał to auto, aczkolwiek nadal zawieszenie bym zganił, skrytykował. No to, co się dalej działo, słuchaj, po tym filmie, to oczywiście ban, dwuletni ban, dwa lata. Przetestowałem z 80 samochodów do momentu, kiedy dostałem Alfę Stelvio od nich na testy. Zrobiłem znowu najbardziej uczciwe, moim zdaniem, takie testy, jakie są najszczersze, najbardziej uczciwe. No i co? Mimo tego, że rzeczywiście Alfa świetny samochód, diesel krekotał jak w Ursusie w Zetorze, to mnie wkurzało, bo to jest jednak auto premium. Podmienili mi jeszcze bez mojej wiedzy benzynę na diesla, to takie też słabo, no bo spodziewałem się, że odbiorę benzynę, wiesz, nagrywam pierwsze wrażenia żywo, a tu wiesz, no za tyle po obudu klekot. No, no ja się troszkę, o nie, no diesel, no diesel, no przecież miała być benzyna 280 koni, nie? I to mimo tego wszystkiego i tak oceniam auto pozytywnie, ale odpowiedź jest znowu taka sama. No niestety z powodu ograniczonej ilości aut w parku prasowym, niestety nie możemy obecnie panu zaproponować żadnego terminu na testy. Wiesz, FCA to jest tylko jeden problem. Jest więcej takich problemów, ale mówię o tym, że praca dziennikarza motoryzacyjnego, którym nie jestem, przypomnę wszystkim, bo ja nawet odpowiadam widzom, że jak mnie pytają, powiedz mi, jak zostać dziennikarzem motoryzacyjnym, żeby testować takie fajne auto, jak testujesz? Dostaję takie pytania. No ja już w Q&A, w takiej serii filmów odpowiadałem. Ja nie jestem dziennikarzem motoryzacyjnym, dlatego też mogę zrobić coś bardziej kontrowersyjnego, mogę porównać auta z różnych segmentów, czego może dziennikarzowi motoryzacyjnemu nie wypada zrobić. Wiesz, etyka zawodowa, chyba się rozumiemy, nie? Ja mogę, ponieważ mój kanał jest inny. Ja jak się uprę, mogę porównać Fiata 126P, nie wiem z czym, to jest Porsche Panamera. Jak mi odbije i będę chciał zrobić coś po prostu od czapy, kosmicznego, licząc się z krytyką i hejtem, ale będę mógł to zrobić, wiesz, bo po prostu mam taką wizję i to jest właśnie fajne, że mogę zrobić różne rzeczy. A powiedz, czujesz się dziś ekspertem? Czy czuję się ekspertem, jeśli chodzi o prowadzenie tego... O motoryzację, o samochody. Wiesz po prostu. Nie, ekspertem się nie czuję, natomiast jak zaczynałem, miałem dosyć małą wiedzę na temat aut. No, jeździłem w życiu 10-15 samochodami. Mówiąc o pierwszym teście Passata, to było dla mnie wszystko nowe. W tej chwili przetestowałem 100-kilkadziesiąt samochodów w 3 lata. Wiesz, no 100-kilkadziesiąt samochodów to już jest większość tego, co mamy na rynku. No, zdecydowana większość, nie?
I chociażby z tego względu mam ogromne już doświadczenie względem tego, co było, jak zaczynałem. I czy się czuję ekspertem? Nie. Natomiast mam już sporą wiedzę i jeśli wsiadam do samochodu, niektórzy byli też oburzeni, jak można nagrywać pierwsze wrażenia, bo ja robiłem kiedyś taki cykl bardzo często. Wsiadałem, każdy samochód był dla mnie otwartą księgą i od razu na żywo mówiłem wrażenia. No ale kiedyś nie mógłbym tego zrobić, ponieważ zacząłem to robić po przetestowaniu kilkudziesięciu samochodów. Ja już odbierałem pierwsze sygnały z samochodu, układ kierowniczy, zawieszenie, czy fotel jest wygodny, pozycja za kierownicą. Wszystko mogłem od razu powiedzieć. Nie musiałem jak dziennikarze zrobić 500 czy 1000 kilometrów i dopiero wtedy nagrać 10-minutowe wrażenia. Mogłem to zrobić na gorąco, od razu. Właśnie a propos dziennikarzy, to powiedz, byłeś na przykład na targach. Mhm. Jak odbierają Cię dziennikarze, widząc gościa, który jest youtuberem, jest mega popularny, często być może bardziej niż oni? I z jakim spotykasz się przyjęciem? Czy to jest życzliwe, czy jakiś dystans jest? Wiesz co, to myślę, że każdy z dziennikarzy motoryzacyjnych to nie są ludzie, którzy odeszli od maszyny rolniczej, nie obrażając oczywiście rolników, bo to bardzo potrzebny, niedoceniany zawód. Każdy potrafi być dyplomatą. To, co on pokaże, jak się zachowa, jeśli mówimy o reakcjach, może być czymś zupełnie innym niż to, co on sobie pomyśli o nas. Aczkolwiek miałem taką, bo akurat pytasz o to, miałem taką sytuację, dziennikarz motoryzacyjny, którego cenię, bo ma ogromną wiedzę, inteligentny facet, bardzo, bardzo mądrze prawi, natomiast spotkałem się z nim kilka razy. No tak jak właśnie mówimy, targi motoryzacyjne, jakieś tam inne spotkanie, czy gala Volvo. No, po prostu ścieramy się, no, spotykamy się, tak samo jak z Markiem się spotykamy, no, z różnymi ludźmi z branży się spotykam. I no, myślę, że to jest człowiek dużo starszy ode mnie, on tam w okolicach 60, tak jak mówisz o starszych dziennikarzach. Jest pewien problem w komunikacji, ponieważ ja jestem z zupełnie innych czasów, innego systemu. Ja się urodziłem w czasach, kiedy już stan wojenny to była historia, kroniki filmowe. Ja nie znam w ogóle tych realiów, nie znam realiów PRL-u, komunizmu, to wszystko. Oni już się zajmowali motoryzacją, jak ja się urodziłem. Oni już zaczynali albo już zajmowali się motoryzacją. I teraz wiesz, dochodzi do takiej sytuacji, że przyjeżdża na targi czy jakąkolwiek imprezę gość. Oni wiedzą, że jestem muzykiem, bo ja się z tym nie kryję. Muzyk z zawodu, nie dziennikarz motoryzacyjny. Gość, który przyciągnął dziesiątki tysięcy ludzi, no robi te testy, dostaje też auta prasowe, co kiedyś było w ogóle nie do pomyślenia. Kiedyś bez legitki prasowej, bez przynależności do jakiejś redakcji w ogóle nic nie znaczyłeś. No. Była uznaniowość, no trzeba było, to była elita. I ja ich rozumiem, żeby nie było. Ja rozumiem ludzi, bo wiem, że są ludzie, którzy zajmują się tym, co ja i tym, co oni, którzy może nie do końca się do tego nadają. Wiem, bo każdy musi się zorientować, spróbować. Ludzie próbują różnych rzeczy. Jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy fajnie coś robią, mają świetny montaż, używają dronów, robią genialne ujęcia i to jest fajne, takie bardziej hollywoodzkie, bardziej kinowe. Natomiast czasami no, to jest bardziej taki, wiesz, teledysk, a tej wiedzy merytorycznej, tego podejścia do tematu no, troszeczkę czasami brakuje. Natomiast właśnie na tym to polega. Każdy robi to swoje i jeżeli przyciągnie publiczność, jeśli się do tego nie nadaje, to nikt nie będzie subskrybował, nikt nie będzie oglądał. Jeśli się do tego nadaje, znajdzie odbiorców w swojej grupie na przykład wiekowej, którzy się interesują sposobem, w jaki prezentuje auto, no to będzie miał sukcesy, będzie osiągał. No i właśnie, żeby nie przedłużać tego punktu, była taka śmieszna sytuacja, że spotkaliśmy się w Iglicy, każdy miał tam swoje 5 minut, tam pół godziny, na scenę, wyjść na scenę, poprowadzić prelekcję z widzami, potem pytania od widzów. No i każdy z nas to zrobił właśnie, Marek, ja, tam jeszcze było paru dziennikarzy. No i siedzimy razem blisko siebie, ja wchodzę na scenę, już mnie wywołują na scenę, zmienia nazwiska, że kanał Sarika Fever. No i ten dziennikarz mówi, no to ja już podziękuję. I w tym momencie wychodzi. No wiesz, ja tak spojrzałem, tak się uśmiechnąłem, Marek też chyba się zdziwił, reszta się zdziwiła, no bo to tak trochę nieładnie, no my wszyscy siedzieliśmy, każdy słuchał każdego, zresztą była fajna interakcja, bo jak Marek był na scenie, to pochwalił te Skody, które mu się spodobał, że bardzo fajnie to zrobiłem. Ja też odnosiłem się do Marka w czasie mojego przemówienia, była taka fajna komunikacja, natomiast niektórzy, właśnie starsi, starszym doświadczeniem, no może nie odnajdują się do końca w tej bardziej medialnej, bardziej rozrywkowej sferze. Oni są troszeczkę, wiesz, już nastawieni na zupełnie co innego. Aczkolwiek mówię, ja, ta osoba, która mnie ogląda, żeby nie było, pełen szacunek, bardzo duża wiedza, inteligencja. Natomiast w pewnych sytuacjach, no, oczekuję od takich ludzi, ponieważ są, to mówię, bardzo inteligentni, doświadczeni, mądrzy ludzie, no też, żeby tak się zachować jakoś fajniej, wiesz. No bo to ja jestem człowiekiem odpornym bardzo. Znaczy, jak być może to miało na celu mnie zbić strachu przed wejściem na scenę, bo ja dokładnie wchodziłem, może miała mi się noga powinąć, nie wiem. A może za potrzebą musiał wyjść. Też wiesz, nie wiem, ale ogólnie odbieram takie sygnały. Ja jestem gościem, który sobie w życiu potrafi poradzić, zresztą mam doświadczenie sceniczne jako muzyk, więc mnie, wiesz, nic nie uziemi. Tak samo, wiesz, no takie akcje. Ale mówię, no sytuacja jest taka, że była jeszcze jedna osoba, którą musiałem zbanować, też dziennikarz motoryzacyjny. Nie będę wymawiał nazwisk, bo wiesz, no,
To nie w moim stylu, nazwiskami sypać. Akurat o Marku powiedziałem, bo to jest spoko gość, więc zrobię mu tylko reklamę dodatkową. Był taki gość, który też facet około 50, no trudno mi ocenić dokładnie wiek, zaczął mnie strasznie prześladować na moim kanale. Wiem, że jest dziennikarzem motoryzacyjnym, bo doskonale wiem, nawet się z nim spotkałem 2 razy. Jak się spotkałem z nim na żywo, to natychmiast uciekał, natychmiast uciekał. Mocny w gębie w komentarzach, natomiast bał się konfrontacji na żywo ze mną. Już nie jestem agresywny, ale po prostu na zasadzie już wymiany zdań na żywo nie byłoby tak chyba łatwo mnie krytykować i musiałem go zbanować. Jedno konto, które otworzył, zmieniaj nazwiska własnego, pisał, nie ukrywał się. Potem następne usunąłem, widzowie mojego kanału wiedzą doskonale, o kogo chodzi. Nawet, słuchaj, jestem prawie pewien, że stworzył konto Jekaterina, rosyjsko brzmiące konto, moja żona nazywa się Kasia. Podszywał się pod moją żonę, zdążył napisać mnóstwo komentarzy, bo to było z dnia na dzień, zanim zbanowałem to konto, usunąłem. Sposób pisania, sposób wysławiania się tego człowieka w komentarzach ewidentnie sugerował, że jest to ten sam człowiek. Tak samo pisał, z takim samym jadem. Chodziło głównie o to, że ja jestem, wiadomo, jestem muzyk, co ja robię, w ogóle jestem idiotą i tak dalej, nie nadaję się do tego. I to było dla mnie o tyle przykre, pisałem właśnie o tym nawet do kilku osób z branży, między innymi Marka i innych, o tym człowieku już personalnie mówię, co to jest za gość, przecież znacie się, to jest z branży. Dostałem informację od nich, że jest to facet, który no nie do końca jest normalny, może mu się nie udało w życiu, żebym w ogóle zignorował, olał. Natomiast wiesz, było to dla mnie bolesne doświadczenie, bo o ile z hejterami nie mam problemu, bo to są często dzieci, gimbaza, no tak. To jednak od właśnie dziennikarskiego środowiska no spodziewam się czegoś na dużo wyższym poziomie, no takiego czegoś naprawdę nie spodziewałem się. Także to było moje pierwsze przykre doświadczenie z człowiekiem z branży, który poniżej komentarza zachowywał się tragicznie, tragicznie. To może jeszcze jedno pytanie odnośnie kanału. Powiedz, jakie masz plany? Czy coś konkretnego, czy zobaczymy, jak będzie? Idziemy na żywioł. Słuchaj, plany. Plany mogę mieć różne, ale na przykład dzisiaj zadzwoniła do mnie pani, zaprosiła mnie Michelin, no chyba jedna z najważniejszych firm, producent opon znany na całym świecie, zaprosił mnie do Francji na prezentację, jakiś tam tor, nie wiem, jakieś auta zabytkowe będą, nie znam dokładnie programu, natomiast zostałem zaproszony na po prostu zrobienie prezentacji, relacji z takiego wyjazdu do Marsylii bodajże, czy Prowansja, znaczy lecimy do Marsylii, potem Prowansja, być może właśnie spotkam się ze wspomnianymi ludźmi z branży po raz kolejny, bo w Laponii też się z nimi spotkałem, jak Skoda organizowała testy aut z napędem na 4 koła, Skoda z Haldexem i tam też właśnie się z nimi spotkałem, z tymi ludźmi, ale właśnie mówiąc o tych spotkaniach, to jest tak, że ja czuję cały czas, że ja nie należę do tego środowiska, jestem outsiderem, jestem zupełnie z boku. Oni wiedzą, kim jestem, no bo jednak no trudno, szczególnie zajmujemy się tym samym, gdzieś o mnie nie słyszeć, nie zobaczyć jednego filmu, czy o Mustangu nie usłyszeć, ale jestem cały czas jakby tak, wiesz, no. Nie jestem w tej rodzinie nie należę do nich. Nie. To może przejdźmy już do tego mniej przyjemnego tematu, czyli do tego słynnego hejtu. Mhm. Powiedz, czy w ogóle pamiętasz jakiś moment, kiedy się zaczął ten hejt? Czy to było jakieś konkretne wydarzenie, na przykład, nie wiem, zakup samochodu? Co się stało? Czy tak było od początku? Wiesz, tych momentów, kiedy była eskalacja tego zjawiska, było kilka w historii moich testów. Pierwszym z tych takich punktów zapalnych było to, że ja ośmieliłem się mówić po angielsku na moich filmach. To, co dla naszych, dla Polaków, jest zdradą, jest profanacją, jest wszystkim. No, dla mnie to była naprawdę niezła herezja i niezła schiza, bo ja w ogóle zacząłem od tego, że robiłem dla świata materiały i z Mercedesem i wcześniej właśnie moja koncepcja pokazywania aut w salonach, bo też kręciłem troszkę aut w salonie Mercedesa, komentarz robiłem po angielsku i ludzie, którzy oglądali mój kanał, wiedzieli o tym, ale jak ktoś przychodził nowy, było to w ogóle nie do pomyślenia, przecież jestem Polak, dlaczego ja robię dla świata w ogóle zdrada narodu, no komedia. I potem, jak już ludzie się oswoili z tym, bo czasami robię dwujęzyczne materiały, jeszcze jak wcześniej byś zobaczył Audi, test, ja pamiętam, pamiętam. Robiłem komentarz, ponieważ nie miałem czasu na robienie napisów, tłumaczenia, nikt mi w tym nie pomagał. Mówiłem kilka zdań po polsku i kilka zdań po angielsku. Ja zdaję sobie sprawę, że to dla wielu było kontrowersyjne, ale ja nie mówiłem tylko po angielsku. A mówiłem po polsku, potem szybko tłumaczyłem na żywo te frazy, co mówiłem po angielsku. I to się przyjęło, bo wielu ludzi pisało nawet komentarze po angielsku, fajnie, w porządku, tam była konstruktywna krytyka. Ale tak strasznie dużo jadu było od naszych, no wiesz, nie wiem, no ludzie naprawdę dziwnie, że zrozumiałem, okej, jeśli ma to być content skierowany do naszej widowni i też działy PR różnych marek mają mnie dostrzec i docenić to, co robię, no to muszę rzeczywiście uderzyć polski rynek. Zrezygnowałem z tego, ale właśnie wracając do tego, słuchaj, był taki moment, że był test na Hyundai'a, po polsku mówimy Hyundai. Ja powiedziałem Hyundai, można powiedzieć Hyundai, jak mówią Brytyjczycy, Anglicy, Amerykanie mówią Hyundai, bo Hyundai like Sunday, była taka reklama w Stanach, oni sobie zażyczyli, żeby Amerykanie mówili właśnie, kojarzyli Hyundai'a naszego z niedzielą w Stanach, że lepiej się będzie sprzedawał może.
jak można w ogóle powiedzieć Hyundai na Hyundai'a, wiesz, to tak jakbyśmy zaczęli się czepiać wszystkiego, na przykład mówiąc o, nie wiem, Kia, na przykład GT Line, to mówmy na przykład GT Line, skoro mówimy GT Line albo GT Line, to mówmy GT Line, żeby nie, wiesz, no absurd, to są absurdy, naprawdę absurdy, albo Jeep, mówmy Jeep. Nie, wiesz, no w pale się nie mieści, ale ludzie przyczepią się wszystkiego. Jak już nie mogą cię skrytykować za to, co mówisz na filmie, na przykład, że mówisz bzdury albo nieprawdę, no to przyczepią się do jednego zdania po angielsku albo coś, no masakra. Zresztą chociażby nazwa mojego kanału, Saturday Car Fever, jak mówię bardziej, no jak Amerykanin powiedział, jakbym powiedział Saturday Car Fever, z takim brutalnym pingliszem, nie angielskim, tylko wiesz, Polish English Pinglish, no to nie wiem, czy ludzie chyba mniej by hejtowali, jak mówił Saturday Car Fever, niż jak mówię Saturday Car Fever, bo to jest dla nich bełkot, no ale niestety, no tak to by przeczytała większość świata, to tylko w Polsce może by ludzie mówili Saturday Car Fever. Ale to jest śmieszne, mnie to śmieszy. Kiedyś mnie to troszkę bardziej denerwowało, dzisiaj na to patrzę tak, wiesz, na zasadzie, że to jest takie nawet zabawne. A masz pomysł, z czego to wynika? Czy to na przykład może być jakaś zazdrość, nie wiem, o samochód, o cokolwiek, o rozpoznawalność, czy to jakaś frustracja? O co chodzi? Nie wiem, może akurat sposób, w jaki ja mówię, Hyundai albo Saturday Car Fever, bierze się z tego, że nie każdy w tak łatwy sposób potrafi coś powiedzieć bez naleciałości naszego języka w słowach po angielsku. Może to też zazdrość o łatwość wymowy słów po angielsku, bo ludzie uwielbiają często krytykować i hejtować cię za to, co jest ich kompleksem. Być może też właśnie to, że w tym samym czasie testowałem auta, którymi mogę sobie pojeździć za darmo, jak wiemy, auta prasowe mają bak paliwa albo kartę paliwową. No i za dużo przywilejów, jak na muzyka, który coś tam jeszcze mówi nie po polsku. Więc wiesz, no, powodów może być wiele. Ja nigdy nie chciałem, nawet nie starałem się zrozumieć, jaki jest motyw haters gonna hate, po prostu. I tego nie zmienimy, ale to jeszcze rozwiniemy w dalszej pewnie części wywiadu. A zmieniło się twoje podejście od tego, jak zaczynałeś i czytałeś te pierwsze jakieś, powiedzmy, głupie komentarze, tak? Bo nie mówię o konstruktywnej krytyce, bo to jest potrzebne, tylko o tym takim czystym, krytyńskim hejcie. Zmieniło się coś, jak odbierasz to dziś, gdy widzisz taki wpis, a jak było na początku? Wiesz co, tak, zmieniło się bardzo, ponieważ na początku, ponieważ jako muzyk w moim zawodzie nie spotkałem się nigdy z takim czymś, z taką skalą hejtu i nienawiści. No wiadomo, muzycy też ze sobą rywalizują, ale jednak wszyscy jesteśmy jedna rodzina, każdy na zawodowym poziomie gra. Chodzi bardziej o to, kto gdzie zagra, z kim zagra, ale nie ma czegoś takiego. Tu pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, że ludzie naprawdę chcieli cię, no mówiąc brzydkim, ordynarnym językiem, zgnoić, sprawić, żebyś zamknął kanał. Ewidentnie używali takich zamknij kanał, idioto, czy coś. No wiesz, no po prostu cytuję wpisy z mojego kanału, gdzie kiedyś było zamknij kanał, idioto. Dlaczego mam zamknąć kanał? Jakbym chciał, to mogę nawet skakać w gaciach, nie wiem, i śpiewać sobie lambadę na plaży. Jak znajdzie się 10 osób, które będą chciały to obejrzeć, niech oglądają. Nikt nie musi oglądać mojego kanału. Idioto. Nie wiem, dlaczego ktoś mnie tak nazywał. Skoro mu się nawet nie podobało to, co robię, to kultura osobista nakazuje, nie wiem, na przykład pokazać mi coś, zmień to i to, bo na przykład kanał byłby fajny, gdybyś poszedł tą stronę. I mówimy o konstruktywnej krytyce. Zamiast kretyńskich wpisów mogliby mnie poprawić. Na przykład zwrócić uwagę na to, co im się nie podoba w tym, co robi. Ja to zawsze cenię. Dzięki temu właśnie jestem tam, gdzie jestem. Zmieniłem wiele rzeczy, bo słucham. Ten feedback publiczności jest bardzo fajny. Ja ci powiem, że jeszcze nie mogę zrozumieć tego, że żebyśmy my mówili o polityce, religii, takich tematach, gdzie wiadomo, no, można wywołać jakieś kontrowersje, ale masz kanał motoryzacyjny. Ja tak. Tu się zastanawiam, skąd się biorą ci ludzie, kiedy ty, nie wiem, testujesz Mercedesa, powiesz coś źle i nagle okazuje się, że jesteś debilem, kretynem, idiotą albo jeszcze w ogóle coś o rodzicach usłyszysz. Skąd się to bierze? Wiesz, no właśnie teraz mi łatwiej zrozumieć ludzi, kolegów z branży, którzy testujący auta mówią w samych superlatywach o tych autach się wypowiadają. Praktycznie nie ma tam wad. Oni mają sielankowe życie. No dostają kolejne auto z puli aut prasowych, kolejne, lecą kolejne auta. Nie muszą się użerać, bebrać w tym bagnie. Jeżeli ktoś jest szczery, prawdomówny, tak jak ja, naraża się od razu na olbrzymi hejt. Jeżeli ja ośmielę się powiedzieć, no, o jakichś plastikowych tam dzynzach, jakimś paździerzowym wykończeniu w BMW czy w Mercedesie, jak popukam furę za pół miliona, mi przypomina odgłosem Dacie. No to jest tragedia. No wyobraź sobie, że ktoś kupił takie auto, ma kasę, albo ktoś ogląda, no z kim ja jestem? Jakiś leszcz ośmiela się skrytykować te auto. Albo ludzie właśnie, najczęściej biedni, których nie stać na to auto. Bezczelny ham jeździ tymi autami za darmo i jeszcze ośmiela się powiedzieć, jakie są złe. No nie, na tym to polega. Ja od tego jestem, żeby recenzja była jak najbardziej prawdziwa, szczera, obiektywna. Zawsze chwalę za wszystko, co mogę pochwalić i zawsze krytykuję, nawet w aucie kosztującym 1 000 000 złotych. Skrytykuję badziewie, bo to jest skupa pieniędzy, no. Więc, no. A powiedz, jaka jest lepsza taktyka? Lepiej banować takich ludzi, czy jakby... Bo
Banując, dowiadujesz się, że gość miał rację i dlatego go zbanowałeś. Przeważnie, prawda, wie, co tak wygląda. Czy to lepiej zostawić i zapomnieć, nie wchodzić w ogóle w interakcję? Tak, ta taktyka właśnie, co potem dostaje print screenie z innych kanałów, gdzie mi widzowie naprawdę sobie zobacz, co tutaj piszą, to najczęściej 99% tych ludzi są zbanowane konta. Nawet pamiętam niektórych niki, bo nie zmienili konta. To właśnie dlatego stali zbanowani, że mieli rację, tak? Nie, to wiesz, jakbyś mi zadał to pytanie 2 lata temu, to bym ci powiedział, że lepiej dyskutować, lepiej spróbować nawiązać dialog, komunikację, no ale po 2 latach jestem dużo mądrzejszy, jestem dużo bardziej doświadczony. Wiesz, ile ja godzin, ile dni straciłem, ile nerwów, ja jeszcze nie wyłysiałem na szczęście, nie osiwiałem całkiem, ale to naprawdę nie ma sensu. To powiedzonko haters gonna hate, no to już jest wszystko, więcej nie trzeba dodawać. Aczkolwiek czasami jest tak, że ten, kto cię zhejtuje na początku, jeśli nie jest to patologia i ty nawiążesz z nim kontakt, może nawet stać się twoim widzem, fanem i zasubskrybować kanał, ale to od twojej postawy zależy. Jeśli z góry od razu jako twórca traktujesz każdego jako, wiesz, jako no, plebs, no, hołotę i patologię, to też do niczego nie doprowadzi dobrego. Ja zawsze wychodziłem z założenia, jeżeli ktoś mnie hejtuje i pisze kompletne bzdury, atakuje mnie i wulgarnie i ten, no to jest już, no to jest dramat, to jest dramat. Jeśli ktoś używa języka ordynarnego, jeśli ktoś wszystkiego się czepia, czego nie powinien się czepiać, bo nikomu, kto zasubskrybował kanał, to nie przeszkadza, no to jest na siłę próbowanie mnie, wiesz, zmieszać z błotem. Ale wiem, że właśnie ludzie, którzy... Najczęściej hejt bierze się z zazdrości. No. Czy to będzie zazdrość o te auta, które mam, czy to będzie zazdrość o to, że jeżdżę Mustangiem, który wcale nie jest drogim autem. To jest auto, które kosztuje tyle, co dobrze wyposażony Volkswagen Passat, czy świetnie wyposażona Skoda Superb. To nie jest auto klasy premium, kosztujące miliony czy pół miliona złotych, gdzie naprawdę mógł być ten hejt, że ja się tym chwalę. To jest normalnie kosztujący nowy samochód z fantastycznym silnikiem. I eskalacja tego zjawiska nastąpiła oczywiście po zakupie tego auta, pierwszych V8 vlogach, które miały bardzo dużą popularność. No to wiesz, to co się tam działo, to jest... A powiedz, bo to też jest dla mnie bardzo ciekawy wątek. Ile razy się spotkałeś na ulicy z takim hejtem? Czy to się w ogóle w jakikolwiek sposób przekłada? Słuchaj, ani razu. No śmieszne jest to, że ja się często spotykam, wiesz, ludzie trąbią, migają, machają w ogóle czasami. Na początku myślałem, że coś mi odpadło, nie wiem, zgubiłem tablicę rejestracyjną albo nie wiem, światła mi przestały działać, wiesz, ludzie trąbią, tam nawet wjeżdżają z pasa, machają. Potem skumałem się, że poznali blachy, no jadę Mustangiem właśnie, no jednak ktoś to ogląda, nie? I już takie akcje w trasie krajowej czy w Warszawie mnie już nie dziwią, tylko czasami to jest trochę denerwujące, że jedzie się z żoną, z rodziną, jak ktoś trąbi, miga. Ale nie, właśnie to są najczęściej, wszystkie te sytuacje są bardzo pozytywne. Czy właśnie spotkania z widzami po mojej prelekcji w Poznaniu, no nikt nie podszedł, żadnych hejterów, że ty idioto, zamknij kanał, tylko przyszła grupa ludzi, którzy specjalnie przyjechali też posłuchać tej mojej prelekcji, bardzo mi się podobało, gratulowali mi, robili sobie zdjęcia ze mną, bardzo przyjemne, bardzo przyjemne. I powiem ci też fajną rzecz, na Facebooku, gdzie każdy występuje ze swoim profilem z imienia i nazwiska, nikt nie jest anonimowy tam, w przeciwieństwie do YouTube'a. Ja mam fanpage, którego nigdzie nie promowałem, po prostu na kanale wspominam, że mam tą stronkę. Mniej więcej zalajkowało 5000 osób około, obserwuję około, tam nie wiem, no docierają te posty nawet do 10000 ludzi, ale to kameralnie bardziej się wszystko odbywa niż na YouTube. I tam, słuchaj, praktycznie nie ma sytuacji, gdzie ktoś mnie obraża, ktoś mnie wyśmiewa, krytykuje, bo wszyscy występują ze swoich profili, wiadomo o co chodzi. Natomiast na YouTube każdy jakiś olo lolo, bolo molo, jakiś śmolo i wleci po prostu, wiesz, łańcuszek, no bo tam każdy, stworzyć profil na to są 3 minuty, nie? Jak kogoś zbanuje, to jest ten mechanizm, że on tworzy kolejne konto i czasami po bykach, ortograficznych błędach i sposobie pisania od razu poznałem, czy to jest ten gość, którego wczoraj zbanowałem, nie? Więc ja komedia. Jeszcze lubię takie osoby, które piszą komentarz i od razu sobie go lajkują, to też jest fajne. A to jest, słuchaj, to jest... ja kiedyś nie wytrzymałem, to jest komedia. W nocy opublikowałem, to jest w jakichś nocnych godzinach, wtedy, wiesz, nie miałem jeszcze takiej ramówki, że opublikuję o ludzkich porach. Jakaś druga w nocy opublikowałem chyba film. Pojawił się komentarz, który dosłownie, film trwał tam około pół godziny, to jeszcze śmieszniej, pojawił się komentarz krytykujący wszystko w tym filmie, dosłownie 2 minuty po tym i on został od razu zalajkowany przez chyba 6 czy 7 osób. O tej porze, wiesz, w ogóle ja odświeżyłem stronę tego, nawet nie zdążyłem odpisać, już mówię, no już naprawdę, ja już rozumiem pisać bzdury, bo ten, ale już mogłeś chociaż poczekać do jutra z tym lajkowaniem, bo to naprawdę, i wywaliłem od razu ten komentarz, mówię, za to, że zalajkowałeś sobie go z multikont, z tych 6-7 kont, wywalam. Nie za to, co napisałeś, tylko za to, że jesteś już takim cheaterem, bo to już jest naprawdę. Właśnie to może tak na koniec, bo to też jest ciekawa rzecz, że zwracasz uwagę na te łapki. Co one mówią, bo są takie sytuacje, też na pewno masz. Wrzucasz film, który trwa 20 minut i po 30 sekundach masz oceny. No nie mógł nikt ocenić tego merytorycznie, więc albo cię, już nawet nie mówię, że źle, ale albo ci wrzuca łapkę do góry, bo cię lubi, albo cię hejtuje i od razu jedzie w dół. Coś mówią te łapki w ogóle?
Słuchaj, to właśnie już w nawiązaniu do tego poprzedniego, lajkowanie, masowo lajkowany komentarz przez samego siebie. Słuchaj, te łapki, to było kiedyś tak, że komentarz mi się bardzo spodobał jednego widza. No to łapka w dół i oglądamy, wiesz, ktoś napisał, 10 minut po opublikowaniu film wchodzi, od razu tam zalajkowali. No wiadomo, zminusować mnie na początku, ale i tak ten hejter obejrzy do końca najczęściej materiał. I najśmieszniejsze jest to, że często ci hejterzy wiedzą wszystkie szczegóły z moich, znają wszystkie detale z moich filmów, oglądają niemal każdy odcinek, bo mają ogromną wiedzę na temat mojego kanału. I więc widzisz, tak naprawdę sporo hejterów jest twoimi fanami, którzy cię nie lubią, nienawidzą, niby, bo tak piszą, ale tak naprawdę nie mogą bez ciebie żyć. To jest śmieszne, nie? I jednocześnie robią ci też reklamę, nawet jak cię obrażają, bo wielu ludzi, jak jeszcze mnie nie oglądało, wejdzie na mój kanał, kto jest ten debil, kto jest ten idiota? No to nie jest jednak taki debil. Dobra, dam mu suba, zobaczymy, co będzie dalej. I często robią mi, nawet nie chcąc, dodatkową reklamę, wiesz, zwiększają zasięgi kanału. Ale te łapki. Łapki to jest ciekawa rzecz, bo wiesz, algorytm YouTube tak działa, że lepiej dla mnie, jak opublikuję film, który będzie miał 500 lajków, krzyków w górę i 200 dislajków na przykład, czy tam, nie wiem, 100 powiedzmy, niż jak będzie miał 400 czy 500 lajków i jeden dislike. To jest, ja nawet kiedyś mówiłem w serii Q&A o tym, że hejterzy, którzy mi to zminusują, robią też dobrą robotę, bo wyżej pozycjonują filmik. Chodzi o aktywność. Im więcej lajków w górę, w dół, tym wyższa aktywność filmu. Natomiast zastanawiające było dla mnie to, że nic nie było tak minusowane, jak seria V8 Vlog, od któregoś vloga. Nic. Wchodził V8 Vlog, godzinę później 50 minusów, dwie godziny później 100 minusów. I ten standard 100 łapek w dół, to było tak jakby tych 100 kont, które nie mogą już pisać komentarzy, ale mogą zminusować, bo to zbanowane konta mogą, wiesz, oni tylko nie mogą się wypowiadać, wchodzić w interakcję, minusują dla zasady. Więc wiesz, no na to nic nie poradzimy. Aczkolwiek widzę, że teraz, jak przestałem w ogóle zwracać na to uwagę, zacząłem się z tego śmiać, nabijać, jeżdżę na przykład w hawajskich spodenkach, gdzie tam czepiają się wszystkiego. W półbutach kiedyś nagrywałem, że poszedł jakiś mit, jakiś taki hype na te sandały. Nigdy to nie było, teraz noszę sandały właśnie, ale wtedy były zawsze półbuty, jeszcze skarpetka, że zakładam do sandałów skarpety, że jakiś wieśniak. No komedia, no wiesz, hejtowane byłem za coś, co było w ogóle nieprawdą, bo nigdy sandałów nie było wtedy. I takie rzeczy właśnie ludzie sobie znajdowali, żeby, wiesz, no jak nie mogło się przyczepić auta, tego co mówię, no to zjechać go za spodenki hawajskie, co to za, wiesz, amatorka. No to nic nie poradzimy, nie, to nic nie poradzimy. Ja już teraz kompletnie zlewam, mam, wiesz, mam prawie 60 tysięcy subskrypcji, mam tam 30 parę milionów wyświetleń tego kontentu. No jestem jednym z większych kanałów i to jest normalne, będzie masa hejtu. A co mają politycy powiedzieć? Co mają ludzie z mediów, wiesz, Doda, którą znam nawet, to jest babka, która jest obrażana, no po prostu przez niektórych, wiesz, jakby, nie wiem, im rodzinę, wiesz, wystrzelała. A to jest inteligentna kobieta, która rozumie mechanizm show biznesu. To jest dziewczyna, która ubiera się ordynarnie, prowokacyjnie często, bo wie, że to się sprzedaje. Potrafi być kontrowersyjna, ale jest bardzo inteligentna i sobie okręciła wszystko wokół jednego palca. Ona dzięki hejterom zaszła tak daleko. Tak samo jak wielu ludzi z mediów, jak choćby Wojewódzki. On nie ukrywał tego. Hejterzy to jest 50% jego sukcesu w mediach. I tylu lat, wiesz, że on się utrzymuje. To właśnie hejterzy, bo tabloidy tym żyją. Na skandalach, na obrażaniu ludzi. Tego nie zmienimy. Dobra, bardzo dziękuję, że wpadłeś. Trzymam kciuki za rozwój kanału. Życzę 100 tysięcy subskrypcji jak najszybciej. Dzięki bardzo. Dzięki.